Because maybe I misunderstood. Why? Thames River is from the sea, salt water. No tak, tutaj po prawie mamy jeden z niewielu zabytków właściwie u nas w mieście, pochodząca jeszcze z końcówki XIX wieku Poczta Polska. I z nią jest związana taka mała ciekawostka. Tutaj na Gzymsach nad wejściem usadowionych jest 10 małych krasnali. Legenda głosi, że ten, który znajdzie je wszystkie, ten będzie miał w życiu szczęście. That's the building from the 900, oh, the post building survived. Yeah, from 1900s. So two wars it survived. Not only, because it's... And before that. Yeah. Tak ogólnie takich faktycznie zabytkowych budynków mamy bardzo niewiele w Pobrzegu. Mm-hmm. Jest to spowodowane tym, że w trakcie II wojny światowej nasze miasto było zniszczone w ponad 90%. Mm-hmm. Także prawie że w całości najbardziej ucierpiał centrum, do którego też zaraz wjedziemy. Mm-hmm. Właściwie tutaj powoli już wjeżdżamy na nasze Stare Miasto. Tylko że ja też zawsze powtarzam, że no właśnie to Stare Miasto to tak z przymrużeniem oka trzeba traktować, no bo większość tych budynków powstała dopiero 30-40 lat temu, także też nie jest to aż takie stare budownictwo, jakby nie patrzeć. Okej. Now we're gonna be slowly going to the center, however, these buildings, we call it old town. But it's new buildings. But it's like buildings from 40-30 years ago, so yes, there's not like that. No, but no. It's still like that. Because 90% of Poland was destroyed during the Second War, so... Yes. But that you already know. Yes. If it was America, maybe I wouldn't know that. Yeah, yeah. But you? No. Basically, just shops. Też przed nami widzimy te drewniane budki, to jest nasz jarmark solny. No i tam można nabyć różne rękodzieło i lokalne wyroby, chociaż już nie tylko lokalne, bo od jakiegoś czasu nawet oscypki można tutaj kupić. Okay. Market. A teraz jest sezon oscypki, więc tak. Mają od października. Market area. Yeah, market. You could have local foods and sweets, whatever. And they have even this special cheese from mountains. Okay. Which is not local, but it's very popular to get that here. It's tak. From... Tutaj po lewej stronie nasza katedra, dokładnie jej bazylika, konkatedralna pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Tak, początki tego budynku sięgały jeszcze XIV wieku, ale w trakcie wojny ona też była zniszczona praktycznie w całości, bo z niej tylko same piwnice zostały. Na szczęście udało się odbudować pod koniec lat 80. mniej więcej. No i jak na ten moment jest to najwyższy budynek u nas w mieście. Ona ma aż 72 metry wysokości i też na samą górę tej katedry, dokładnie na wieżę widokową, można wjechać. Winną oczywiście. Także też zawsze polecam skorzystać w wolnej chwili, bo widoki są przepiękne, niemalże całe miasto z góry można zobaczyć. Ile ma wysokości? 72 metry. So this is the cathedral, was built in 1400s. Yeah, but it was almost destroyed to the war. Rebuilt. The only basement kind of stayed. They rebuilt it in 80s. However, you could, it's 72 high, and you could go up and see the view of whole city. And that's like the basilica? Yeah, it's okay. Exactly like that. Same river, in the past. Mm-hmm.
Tutaj po prawej stronie mamy nasze Muzeum Oręża Polskiego. No, wystawa też jest całkiem pokaźna, różne czołgi, samoloty, pojazdy opancerzone. Również słynny Rudy 102 też tutaj stoi. Także też miejsce bardzo ciekawe, warto odwiedzenia, zwłaszcza dla osób, które się interesują taką tematyką. No, Rudy 102. No, that's just... cztery pancerny. Szczęki naczelnika, ale do dziś nikt nie wie, skąd się ta uszczypliwość w stronę naczelnika wzięła. Ponieważ ta szczęka za bardzo nie przypomina, większość osób mówi, że to bardziej jak koniki morskie lub kwiat lotosu. Też ona jest wieczorową porą ładnie podświetlona cała, także też bardzo ładnie wygląda. Ogólnie cały ten tutaj park mamy, to się nazywa Skwer Pionierów, też takie właśnie typowe spacerowo-wypoczynkowe miejsce w samym centrum. Na tamtym placu obok fontanny w wakacje bardzo często też różne imprezy się odbywają. Lokalni artyści też tutaj różne rzeczy właśnie wystawiają swoje. Też właśnie co warto zauważyć, to to, że Kołbrzeg jest naprawdę zielonym miastem. Mamy bardzo dużo tutaj parków, właśnie takich pomniejszych skwerków. I bardzo dobrze, bo jednak jesteśmy miastem uzdrowiskowym, właściwie to największym miastem uzdrowiskowym w Polsce. Także to nawet wypada, żeby tej zieleni chyba trochę tutaj było. This is the city, it's called Green City because there's lots of parks in the middle of the city, but they are, end of the day, like this wellness, called wellness area, the biggest in Poland, because they have lots of wellness places. Oh, here, yeah? Yeah, like to get better. Oh, serious? So like but mineral it's water? Not exactly, it's a little bit different, like, but you see, the seaside have given you this yacht, which is very healthy to breathe. Salt, yes. So they are like the stones, like salt stones? Yeah, exactly. Saunas? Yeah.
It's like sun wants to come out. Tak też tutaj po lewej z czerwonej cegły to jest nasza baszta lądowa, zwana basztą prochową. To jest pozostałość po naszej dawnej kołobrzeskiej twierdzy, ponieważ tak, Kołobrzeg między XVII i XIX wiekiem to było jedno wielkie miasto twierdza. Ta baszta należała do takich fortyfikacji obronnych, które otaczały nam tutaj właściwie całe centrum miasta. No niestety to jest jedyna pozostałość w centrum, która z tych umocnień tutaj została. Tak też tutaj po prawej stronie jest nasza wieża ciśnień. Ona kiedyś należała do sieci wodociągów miejskich, ale aktualnie jest tam prowadzony nasz lokalny browar Kolberg. I też tam w środku jest no, taka dobra restauracja, także i dobrze można tam zjeść i naszego lokalnego wyrobu skosztować. We have local food also in that. I cannot speak. And also they make their own beer, like draft. Yes. Craft. Handcraft. It's nice, it's different. Unfiltered. But not about the beer, in general, how it looks, the building. Okay. Oh, that round, the top building was, okay. But it's a newer building, no? Oh, I forgot, I don't know. So close, right? Obviously. You're flying for some food from the streets. The farmers come too to the city? Farmer. No, the have you seen a tractor pass?
tak jak ty, mamy nasz dworzec kolejowy. On też był odbudowany zaraz po wojnie. W zeszłym roku przeszedł też generalny remont. Bardzo dobrze, bo jak wiemy, dworzec to jest wizytówka miasta, także wypada, żeby się należycie prezentował. On do zeszłego roku jeszcze bardziej odstraszał niż przeciągły. Anyway, and last year it was renovated. Okay. Because before they didn't look nice at all. Not welcoming at least. New tourists. How many people live in Kias? Good Google. A ile mi na chwilę obecną mieszka, jest mieszkańców Kołobrzegu? Stałych mieszkańców 50 tysięcy. 150,000. That's good. Z racji, że Kołobrzeg to jest miasto turystyczne, miasto sezonowe, to tutaj w szczycie sezonu liczba mieszkańców z tych 50 do nawet 200 tysięcy potrafi wzrosnąć. During the summer holidays it's reaching 200,000. No, tak, tak. No też Kołobrzeg tylko z turystyki się utrzymuje, bo tutaj nie ma żadnego przemysłu, żadnych zakładów pracy, powiedzmy większych. Tylko turystyka. Jedyne co przez cały rok działa, to są sanatoria oczywiście. Okay, this is how they are actually making their money. They don't have any factors for what about that. How they decide to make money, it's off their hotels. So basically... From tourism? Tourism, exactly. They don't have major... And all year around they welcome people, because lots of Germans also come here. So winter time too they come? Yeah, of course. But summer is the most popular, yeah? I mean, for Polish at least. Okay. I mean, we could... Polish also will go in winter. So what the accommodations and the restaurants? What they put the money to. Yeah, exactly. This is how they make their living. Like in Croatia. But here it's all year round basically. Yeah. Because of the... For elder people, they organize some like camps or whatever it's called. For health reasons. Okay. And, as I said, Polish will come during the winter, but... That's why they have lots of groundless places where they enjoy all year. Exactly. Lokalizacja jest bardziej popularna, wschodnia czy zachodnia dla turystów, czy obojętnie? Która jest ładniejsza? Ładniejsza będzie wschodnia, tam gdzie wszystkie te nowe hotele są pobudowane, sanatoria, ładniejsza ona będzie zdecydowanie. Okay. Okay. Też zalubiona też jest bardziej, w sensie bardziej oblegana przez turystów. So they also operate this all year? East, it's nicer place to be on East Kołobrzeg. Because everything is rebuilt there and like blah blah blah. Looks nice. Looks nicer. It's not that it's west, it's bad, but it's nicer. We are on the west. And he's going to take us to the east? I don't know. Just center? No, just center. They operate this all year, you think? What takimi pojazdami pan cały rok jeździ, czy tylko sezonowo? Tak, nasza firma przez cały rok pracuje. All year. Yeah. All right. Ludzie też musieli, można powiedzieć. Oczywiście już po sezonie, wiadomo, zdecydowanie to nie są już turyści z Polski, tylko raczej z Niemiec przede wszystkim.
Domyślam się. Wrzesień, październik to już są takie miesiące. U nas jak się kończą wakacje, to z tego zakresu oni jeszcze chyba około miesiąca wolnego mają. Mhm. Więc ten wrzesień jest tutaj tak, że naprawdę jak przechadzamy przez miasto, to ciężko jest w ogóle gdziekolwiek język polski usłyszeć tutaj, tylko sam z zachodu. No tak, domyślałam się, że tak może być. No to dobrze dla miasta oczywiście, no bo jednak zarabia wtedy. Tak. Oczywiście, że tak. Też tutaj dla Niemców jest bardzo wygodnie, no bo w Pobrzegu nie jest jak w większości innych miast, czyli na przykład przykładowo w restauracjach nie są karty dań po polsku, po angielsku, tylko po polsku i po niemiecku. Wszystko jest tutaj dostosowane w ich języku, także też nie ma tej bariery językowej, jakby nie patrzył. Tak. Też jest niedaleko. Z Pobrzegu do Berlina jedzie się z 3,5 godziny samochodem aktualnie, tak jak jest chwila moment właściwie. Po co jechać nad niemieckie morze, jak można pojechać nad polskie z euro? I za połowę ceny właściwie wszystko. Dokładnie, tutaj. Tak samo bym robił.